4 lat razem z Martą prowadzimy bloga Na Świat Winy. Cześć! Pewnie dla wielu z naszych znajomych, czy czytelników, przyjaciół będzie to spore zaskoczenie, oglądając ten filmik, ale zainspirowani trochę naszym kolegą Ilkim Wisem, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy, również postanowiliśmy spróbować swoich sił i nagrywać kilkuminutowe filmiki związane z winami. Zdajemy sobie sprawę, że nie znamy się na tym od strony technicznej, dlatego z góry bardzo przepraszamy za pewne niedociągnięcia, które na pewno się będą pojawiały. Mamy nadzieję, że z praktyką uda nam się jakoś też poprawić jakość tych filmików. I też od razu chcielibyśmy zastrzec, że nadal naszym podstawowym formą komunikacji z Wami będzie nasz blog i nasze wpisy. Filmiki w związku z tym, że zabierają trochę czasu, a nasz prywatny czas jest mocno ograniczony, bowiem zawodowo nie zajmujemy się winami, sprawia, że no będziemy się starali nagrywać te filmiki w miarę możliwości, natomiast nie gwarantujemy, że będzie to regularnie raz w tygodniu, raz w miesiącu. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się o nas więcej, czytać o nas więcej, zapraszamy na naszą stronę www.naświatwin.pl. Tam dalej regularnie, kilka razy w tygodniu będą się pojawiały wpisy dotyczące win, naszych podróży, degustacji, w których uczestniczymy. Skąd pomysł na nagrywanie tych filmików? Wydaje nam się, że trafią one do trochę innej grupy odbiorców. Osób, które może niekoniecznie mają tyle czasu, aby właśnie czytać te nasze trochę czasami przydługie wpisy. Nie sięgają do profesjonalnych gazet, które zajmują się tematyką winiarską, czy nie śledzą stron, które prezentują takie informacje. Tutaj mamy nadzieję, że filmiki, które w założeniu mają trwać kilka minut, sprawią, że te osoby połkną tego winnego bakcyla, no i razem z nami w ten winny świat podążą. W związku z tym, że jest to pierwszy nasz filmik, chcemy trochę się winiarsko przedstawić, bo pewnie nie wszyscy z nas do tej pory, nie wszyscy z Was do tej pory sięgali, czytali naszego bloga. Gdy myślimy o krajach, które nas winiarsko charakteryzują, to do głowy przychodzą nam 3 nazwy. Austria, Niemcy i Włochy. Oczywiście nie oznacza to, że zamykamy się na inne kraje winiarskie, takie jak choćby jak Francja czy Hiszpania. Jeżeli stamtąd znajdziemy fajne, fantastyczne wina, to również je opisujemy, również je pijamy. Natomiast no tak się składa, że akurat Austria, Niemcy, Włochy to są kraje, z których pijamy najwięcej win, do których podróżujemy, kiedy mamy taką okazję, no i które są przez to też najbardziej obecne na naszym blogu. Natomiast też kolejna rzecz. Nie chcielibyśmy, aby te nasze filmiki były powtarzaniem informacji, które możecie spokojnie znaleźć w internecie. Dlatego nie będziemy opowiadali od podstaw, czym jest wino, jak wino powstaje, jak wino powinno się degustować. Naprawdę bez problemu te informacje są dostępne szeroko w sieci. My chcemy skupić się na winach, które w jakiś sposób skradły nasze serce, które w jakiś sposób spodobały się nam, sprawiają, że chcemy się z Wami podzielić inspiracją, która dotknęła nas przy tych winach. I dzisiaj jedno z takich win właśnie, które zaprezentujemy, wino z Austrii, z kraju, który w naszej ocenie jest bardzo regularny, jeżeli chodzi o scenę winiarską. Tam zarówno butelki, które na miejscu kosztują po 5-6 euro, jak i te, które kosztują po euro kilkadziesiąt, stanowią naprawdę świetne pozycje o dobrej relacji ceny do jakości. Austriackie winiarstwo, które w latach 80. miały duże problemy związane z glikolem, czyli taką toksyczną substancją, która była dodana do tych win, no i wywołało to olbrzymi skandal. Mocno postanowiło popracować nad jakością. Obecnie jest to najbardziej restrykcyjne prawodawstwo winiarskie w całej Unii Europejskiej i rzeczywiście widać to już nawet w tych podstawowych butelkach. Dzisiaj sięgamy właśnie po taką butelkę z niższych rejestrów cenowych. Ona kosztuje na miejscu w Austrii mniej więcej 10-12 euro. Jest to winiarz Weingut Rabl z Kamptalu, czyli z regionu, który znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Wiednia, w dolinie rzeki Kamp, która jest dopływem Dunaju. Piękny region, bardzo go polecamy. Kilka razy mieliśmy okazję już tam bywać. Naprawdę widoki majestatyczne wzgórza poprzecinane tarasami no robią spore wrażenie. A poza tym jest to region bardzo mocno nasycony świetnej jakości producentami. Tacy producenci jak Brunelmeier, jak właśnie Rabl, jak Topf. No i można by wymieniać jeszcze całe mnóstwo winiarzy, którzy robią naprawdę fantastyczne wina. A jeśli już zdarzyłoby się tak, że Wam się znudzą te wina z Kamptalu, to zaledwie kilkanaście kilometrów dalej są inne rewelacyjne winiarskie regiony austriackie, takie jak Kremstal czy Wachau, więc naprawdę
to jest miejsce, w którym nie można się nudzić. Od granicy polsko-czeskiej, więc stosunkowo blisko. Jeżeli macie jakiś dłuższy weekend, naprawdę warto w ten region zwiedzić i poznać tamtejszych winiarzy, którzy są zresztą bardzo otwarci dla turystów i bardzo chętnie swoje wina prezentują. Wracając do naszego producenta, Weingut Rabel, około 80 hektarów winnic w regionie. Nie jest to producent anonimowy. Trzy gwiazdki magazynu Falstaff, czyli takiego najsłynniejszego niemieckojęzycznego magazynu zajmującego się tematyką winiarską, no to o czymś świadczą. Wino z odmiany Riesling. Co prawda Austria słynie bardziej ze swoich Weltlinerów, ale akurat my postanowiliśmy spróbować Rieslinga, czyli nasz ulubiony biały szczep. Riesling Terrassen, co wskazuje, że owoce użyte do jego produkcji pochodzą z tarasów, z różnych parceli, które producent posiada, ale jakby wymogiem jest to, że muszą one znajdować się na tych tarasach, którymi właśnie są poprzecinane okoliczne wzgórza. Rocznik stosunkowo młody, bo 2016. Wino zamykane na zakrętkę. Mała taka dygresja, naprawdę nie bójcie się win zamykanych na zakrętkę. W tym momencie to nie ma żadnego przełożenia na jakość. Są świetne wina, które są zamykane na zakrętkę, zwłaszcza właśnie w Austrii, w Niemczech. Jest to bardzo popularna forma zamykania butelek i zupełnie nie ma co takich win się obawiać. No i dobrze, to może spróbujmy, jak on smakuje. Kolejny plus, win zamykany na zakrętkę, nie potrzebujemy korkociąga, żeby je otworzyć. Nalewamy sobie takiego wina, też taka szybka uwaga, mniej więcej do tego poziomu kieliszka powinno się wino nalewać, po to, żeby można nim pomachać. Jeżeli winem pomachamy, to wydobywają się aromaty, możemy spróbować te aromaty wychwycić. Jeżeli byłoby wino nalane do pełna, to byłoby to zupełnie niemożliwe. Już w ogóle kolor jest bardzo ładny, taki słomkowy. Wino pachnie tak, jak Rieslingi powinny pachnieć, czyli mamy tutaj nuty, delikatne nuty jabłkowe, trochę ziół. W smaku przede wszystkim znajdziemy kwasowość. To jest coś, za co kochamy Rieslingi i co jest bardzo charakterystyczne dla tej odmiany. Mocna kwasowość, która początkowo dla takich osób, które gdzieś tam zaczynają przygodę z winami, może być nieco odstraszająca, ale warto się do niej przekonać i warto się po prostu do niej przyzwyczaić. Wino ma sporą strukturę. Nie jest to takie leciutkie wino, które po prostu przepływa przez usta. Jest dość krągłe. Usta czuć, że wypełnia ona całą przestrzeń. No i cóż, i właśnie to jest przykład butelki, która pokazuje, o co chodzi w austriackim winiarstwie. Jest dość prosta, jest kwaskowa, ale jest bardzo czysta. Ma bardzo czyste aromaty, bardzo fajną owocowość. Wino, które spokojnie można popijać sobie samodzielnie, ale które bardzo fajnie powinno sprawdzić się, czy to do jakichś owoców morza, czy do jakichś takich ryb, nawet w delikatnie tłustszych sosach. Ta butelka akurat niedostępna jest w Polsce, została przez nas kupiona tam na miejscu podczas podróży, ale wina od tego producenta są dostępne w ofercie takiego importera wino i kieliszki. I tam dość spora paleta win od tego winiarza jest dostępna do zakupu. Polecamy, znamy tego producenta, jest naprawdę bardzo fajny, produkuje wina i warto się z nim zaznajomić. Jeżeli chodzi o pierwszy nasz filmik, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Mamy nadzieję, że będziecie chcieli obejrzeć kolejne takie filmiki. Jeżeli coś Wam się nie podobało, jeżeli chcecie, żeby coś było zrobione trochę inaczej, to jesteśmy bardzo otwarci na wszelką krytykę, bo tak jak mówiłem na początku, dopiero się tego wszystkiego uczymy. Tak samo, jeżeli byłby może jakiś taki temat, który chcielibyście, żebyśmy coś więcej powiedzieli, albo jakieś wino z regionu konkretnego, o którym byście chcieli, żebyśmy opowiedzieli więcej, to zapraszamy, piszcie do nas i będziemy te sugestie wszystkie starali się spełniać. A dzisiaj to by było na tyle. Na zdrowie. A jeszcze ja, kochani, tak jak powiedział Robert, jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze komentarze i sugestie, dlatego dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, jak nas widzicie i jesteśmy, tak jak powiedziałam, otwarci na każdy, dosłownie każdy Wasz komentarz. Pozdrawiamy, pa! Trzymajcie się, cześć!